Cześć, jestem Klaudia, to kanonu i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć ruchu jednostajnie prostoliniowego. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. No i cóż my tu mamy w tym naszym wzorze? Mamy prędkość, którą możemy mieć w kilometrach na godzinę lub w metrach na sekundę i potem analogicznie. Drogę, jeżeli mamy w kilometrach na godzinę, musimy mieć w kilometrach, a jeżeli mamy w metrach na sekundę, to w metrach. T to czas, który jak mamy kilometry na godzinę, mamy w godzinach, a jak w metrach na sekundę, to oczywiście w sekundach. Przechodzimy do przekształcenia wzoru. Wyznaczymy sobie najpierw S, czyli musimy wymnażać razy T, ponieważ T razy T, jeżeli mamy ułamek, to nam się to ze sobą skraca oczywiście. V razy T, z drugiej strony T znikło, zostaje S, no i sobie to tylko odwrócimy, to jest kwestia tylko i wyłącznie kosmetyczna. Ok. Teraz przechodzimy do wyznaczenia T i robimy dokładnie ten sam krok. I z lewej strony musimy się pozbyć V, mamy mnożenie, czyli na to V podzielimy. V na V to oczywiście pojedynce, jedynek nie piszemy. Ok. Mamy trzyskładnikowy wzór, czyli możemy utworzyć sobie trójkącik. Dzielenie. Mnożenie. Ok. Dzielenie mamy na S i T. No to V wpisujemy tutaj. Ok. Zakrywamy paluszkiem V. Mamy S podzielone na T. Zakrywamy paluszkiem T, mamy S podzielone na V. Jest, jest. I zakrywamy S-kę, czyli V razy T. No i nam to wszystko wyszło. Co do prędkości, najważniejsza jest również zamiana jednostek, czyli z kilometrów na godzinę na metr na sekundę i na odwrót, czyli z metrów na sekundę na kilometr na godzinę. Ja już nagrałam o tym odcinek, tu Wam go gdzieś podlinkuję. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!